bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa serdecznie na czwartym powiatowym konkursie informatycznym INBIT. Witam serdecznie naszych gości, witam wszystkie drużyny oraz opiekunów. I chciałabym przekazać... No najlepiej. Dzień dobry wszystkim, przede wszystkim witam młodzież. Oni są dla nas najważniejsi. Młodzież, która wzięła udział w pierwszym etapie i zakwalifikowała się do etapu drugiego. Są to gimnazja z powiatu mińskiego. Za chwilę je wymienimy. Bardzo cieszę się, że ten konkurs INBIT po raz czwarty, który się odbywa w naszym zespole, zyskuje coraz większą popularność. A trochę takiej informacji, że no bardzo wszystkim zależało, żeby dostać się do finału. Były różne informacje docierały, że dlaczego się nie dostałem do finału, tak, jako świetną pracę, zrobiłem się do skandalu, ale zawsze jest ktoś, kto to zrobi lepiej. Natomiast wszystkie prace były super i dzisiaj spotykamy się w ścisłej czołówce. 10 drużyn dwuosobowych, które ten finał rozstrzygły. Bardzo cieszę się, że wśród nas są opiekunowie, którzy no, też są sprawcami tego dzieła, że młodzież ma możliwość dzisiaj w tym uczestniczyć i uczestniczyć w całym tym konkursie, który dzisiaj znajduje się. Moi drodzy, ważną rzeczą jest, żeby mieć pasję. Pasję rozwijają was nauczyciele. Jak nauczyciele mają pasję, to już nie mają pasji. Trzeba takich cenić, trzeba rozwijać, ale też tym naszym nauczycielom, opiekunom pomagać. I jako młodzi ludzie macie do tego pełne prawo i predyspozycje, żeby im pomagać, rozwijać swoje pasje. Bo no, co może innego motywować nas, nauczycieli, do tego, żeby pracować z uczniami? No to, żebyście wy chcieli brać od nas to, co najlepsze. No i dzisiaj jest tego najlepszy przykład, że te 10 drużyn, a było wiele naprawdę dobrych prac i wiele pomysłów, które mogły się znaleźć w finale. Ale niestety te 10 drużyn, które zostały ustalone w regulaminie, przeszło do dzisiejszego finału. Serdecznie witam jeszcze raz młodzież, opiekunów wszystkich, którzy zaangażowali się bardzo mocno w ten konkurs. Witam serdecznie wicestarostę mińskiego, pana Krzysztofa Puchockiego. Patronatem jest ten konkurs po raz czwarty. Bardzo dziękuję za objęcie patronatu tego konkursu. Witam serdecznie przedstawiciela Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego, panią Edytę Błochik. Witam serdecznie telewizję i prasę lokalną. Co słychać? Telewizja jest globalna, panie dyrektorze. Już. Telewizja? Globalna. Normalna. Globalna. Globalna. No, no. Proszę o tym nie zapominać. Tak jest. Pokazuje to, co w rzeczywistości jest, prawda? No, na cały glob. Tak jest, na cały glob. Czyli już wszyscy mają dostęp. Który jest patronem medialnym tego konkursu, zresztą nie tylko tego, ale dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, tu i teraz. Serdecznie witam naszych sponsorów, bez których nie odbyłoby się dzisiejsze też spotkanie. Ten finał, firma LUS, która reprezentuje środek szkoleniowy kierowców, jest pan Grzegorz Grabowski. Witam serdecznie przedstawiciela firmy Elitmar, panią Błochowską, tak? Grzegorz Grabowski. Matematycznie oczywiście. Proszę Państwa, firma Elitmar. Coś powiedziałem?
bardzo ładnie. Nie dopuszczaj do mikrofonu. To jest ten błąd. Moi drodzy, firma Edukacja Językowo-Artystyczna, to jest nowa firma, która w naszym zespole też się pojawiła jako sponsor. Serdecznie witam, jeśli jest przedstawiciel tej firmy. Nie widzę, ale też serdecznie dziękuję za to, że pomagają nam w tym konkursie. Czy kogoś pominąłem? A tak, jeszcze jest miejscowa firma, kawiarenka Azyl. To jest taka kawiarenka, która jest na terenie naszego zespołu. To jest właśnie Azyl. A jak będziecie mieli okazję chwilę czasu, to zapraszamy do kawiarenki młodzieżowej Azyl. Dlaczego się nazywa Azyl? No to trzeba to zobaczyć. Jest jedyna w swoim rodzaju. A jak będziecie już w naszej szkole, no to wtedy będzie można z niej korzystać. Tak. I jeszcze, co właśnie pani Kasia mi podpowiada, Arsenemix, Robert Nich, która też jest sponsorem naszego konkursu. Oczywiście ten konkurs nie odbyłby się bez udziału i zaangażowania nauczycieli przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół Zawodowych 2, pani Dąbrowskiej i pani Kasi Ostrowskiej, Kupidurzy, czyli Kupidurzy Ostrowskiej. Proszę mi poprawić, żeby nie zrobić błędu. Oczywiście patronuje do mówicy dyrektor pani Agnieszka Paja, jak zawsze przewodnicząca komisji, tak, szef odpowiedzi. I oczywiście członkowie komisji, których pani Kasia później przedstawi, żeby ja się nie pomyliła. Natomiast już oddaję ten mikrofon pani Katarzynie. Pan Mariusz Lubelski, naczelny fotograf mechanika. Jest tam to właśnie, więc będzie rzecz relacja. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo ja lubię to robić, ale jeszcze jedna bardzo, bardzo taka miła chwila, na którą chcieliśmy Was zaprosić i o jednej rzeczy powiedzieć, ponieważ w naszej szkole odbywał się i odbywa się systematycznie kurs projektowania, programowania komputerowego. Solidy, dobrze mówię, i jest szef firmy, która wykonuje dla nas taką usługę. Jest to firma Lex, a pan nazywa się Andrzej Lex, tak? Firma się nazywa Zero. Zero, tak. Ale ja zawsze mówię Lex. Ale to na jedno wychodzi. Zawsze się kojarzy. Ważne, że robimy coś. Tak jest. Nasi uczniowie projektują różnego rodzaju modele pojazdów samochodowych właśnie w tym programowaniu. I ponieważ był konkurs ogłoszony na najlepszy projekt, firma Zero ufundowała drugą już nagrodę w postaci laptopa dla ucznia naszej szkoły za najlepszy projekt, ale właśnie w tym oprogramowaniu. I pozwolicie, że 5 minut o tym projekcie, bo jest bardzo ciekawe, warto to zobaczyć, żebyście Państwo mieli też obraz o to, w jaki sposób projektujemy tutaj na terenie szkoły, inaczej 3D. Panie Andrzeju, bardzo proszę o przekazanie tej informacji i nagrody dla uczniów. Ja to najpierw powiem, że bardzo się fajnie złożyło, niech informatycy zobaczą, co informatycy robią dla mechaników, żeby mechanicy mogli zrobić coś dla informatyków. Ostatni konkurs, który nam się przytrafił, to był niezwykle szczególny konkurs. Dlatego, że najpierw były nagrody, potem były nagrody, najlepszych było dwóch najlepszych i tym razem będziemy tą drugą najlepszą nagrodą, bo pierwszą najlepszą, to zależy jak kto na to patrzy. Ja skorzystam z komputera, który jest ową nagrodą, ponieważ to też nie jest taki komputer z marketu, ponieważ i oprogramowanie, które zostało na nim zainstalowane, nie jest z marketu. Ale mnie bardziej by zależało na tym, żeby pokazać Państwu informatykom, co robi mechanik z komputera. Mechanik robi projekt. Rurka po rurce składa całość, to co Państwo widzicie na ekranie. A ja specjalnie obrócę tą rządzonką i
troszeczkę je powiększę, aby pokazać Państwu ilość pracy, jaką facet w to włożył. Bo powiem tak, że gdyby ten człowiek trafił do firmy i robił ten projekt za pieniądze, to prawdopodobnie zarobiłby więcej niż ten komputer razem z tym oprogramowaniem, które tam jest. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten człowiek, który to zrobił, on to zrobił profesjonalnie. Zaznaczam jednak, że nagrody pierwsze są dwie. Dwa tygodnie temu pokazywaliśmy projekt zrobiony przez równorzędną nagrodę, a pokażę Państwu taki drobiazg, który pozwoli na to, żebyście Państwo poczuli, ile roboty jest w takim elemencie. Widzicie Państwo, że ja się tutaj wyraźnie zbliżam do pewnej części maszynowej. Wyraźnie zbliżam się do tego oto amortyzatorka. Ja spróbuję wykonać operację taką, gdzie pokażę Państwu, jak dużo pracy włożył ów człowiek. Każda z części jest wyszczególniona na tej liście po lewej. Proszę Państwa, robi wrażenie? Każda z części wymaga nie godziny pracy, tylko więcej niż godziny pracy. Ja teraz pozostawię z całego tego projektu jeden drobny amortyzatorek i spróbuję ten amortyzatorek, tak powoli, rozebrać na kawałki. Moment, muszę się pozbyć tego, wrócić do tematu, rozebrać element na kawałeczki i niech to będzie taka śrubeczka i zobaczcie, ile facet włożył pracy w ten element. Jeżeli uwzględnimy, że cały zespół ma tych elementów mnóstwo i każdy wycenimy po 10 zł, to wyjdzie, że temu facetowi, który to zrobił, należy się dwa takie laptopy. To dlaczego dostał jeden? Proszę Państwa, z bardzo prostej przyczyny. Ja zacznę od takiego certyfikatu, że jak to umie, to niech se przeczyta. A jak nie umie, to niech się uczy. Panie Piotrze, można? Gdzie mamy to radiotra? No, panie Piotrze, ja panu bardzo, bardzo gratuluję, że pan... Ja panu bardzo gratuluję, że panu się chciało, a w poprzedniej edycji zadałem pytanie w tak zwanej trzeciej nagrodzie, ile włożyłeś człowieku w to roboty? No, facet powiedział 5 dni. Potem zadałem pytanie równorzędnej nagrodzie, no ile włożyłeś to człowieku roboty? No, powiedział, no trochę ponad tydzień. Piotrze, ile? Prawie miesiąc. Proszę Państwa, ten facet przez miesiąc czasu nie chodził z dziewczyną na randki, będzie dobrze. Zajmował się czymś, co tak naprawdę będzie sprzedawał przez pół swojego życia, będzie sprzedawał wiedzę. Jeszcze raz gratuluję, że panu się chciało. A dziękuję tym wszystkim, patrzę tutaj na panią Romanę, której też się chciało, żeby w ogóle to wszystko razem zorganizować. I tym wszystkim, którzy gorąco ciągnęli temat do przodu.
Cóż, komputer jest pana. Ja tak troszkę opowiadam, żeby wzbudzić zazdrość. No, chapek, no, chapek, no, Marta, no, i5, no, i5. Z przyzwoitym procesorem, przyzwoitą pamięcią, z zewnętrzną kartą graficzną. H-cam chodzi na tym fajnie. A dlaczego powiedziałem H-cam, a nie Solid H? Zróbmy kurs z H-cama, pociągnijmy dalej. I wtedy będzie pan to, co pan teraz projektował, będzie pan mógł wytwarzać. Jak ktoś nie umie przeczytać, to niech się wstydzi. Natomiast zrobimy jeszcze rzecz taką, tłumaczenie, żeby było jasno i po polsku. Kurs CAD-a, który trwał 90 godzin. 90 godzin pan spędził w cudzysłowie przy komputerze za biurkiem. A ile poza? 3 tygodnie. No 3 tygodnie, a jeszcze w trakcie, w międzyczasie. A jeszcze prace domowe, które były zadawane. Ale tak naprawdę to ja panu pasji gratuluję. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Technicznie to w ten sposób, że ja zrobię to bardzo brutalnie. Podłączę tamto, żeby takie pusto nie zostało na świecie. Dziękuję panu bardzo. Za dostrzeżenie też takich młodych konstruktorów o tym programie, o którym pan wspomniał, Ejśka, jest w szkole i jest w tym, który zostanie. Także to jest następny jakby krok do przodu. Dobrze, ale bardzo dziękuję jeszcze raz panu za cierpliwość, za to, że możemy wspólnie w tym dziele uczestniczyć. A teraz zapraszam już do części głównej, właściwej, którą będzie prowadziła pani Katarzyna. Więc tak, ja serdecznie zapraszam drużyny do stolików, zaczniemy quiz i proszę po kolei. Najpierw drużynę, która zajęła pierwsze miejsce, Karola Mugałę i Bartosza Woźniakowskiego. Zapraszam serdecznie. Znajdźcie sobie swój stolik i siadajcie. Tutaj jest. Opiekunem obcych jest pan Mieczysław Kamiński, który dzisiaj zdaje się nie mógł z wami przyjechać. Następnie zapraszam drużyny, które zajęły drugie miejsce w pierwszej części konkursu. Damiana Szubińskiego, Tomasza Michalskiego. Opiekunem pani Diana Szarska. Mateusza Wołkowicza i Michała Wołkowicza. Opiekunem jest pani Małgorzata Wisiecka. Oraz Filipa Kraszewskiego i Krzysztofa Krusiewicza. Opiekunem również jest pani Małgorzata. Zapraszam również Izabelę Moraczewską i Sylwię Szubę. Opiekunem jest pan Mariusz Jakuścik i Bartosz Sędek, Konrad Janicki. Opiekunem jest pan Jelca. Teraz tak, moi drodzy, na karteczku, macie kartki, możecie tam. Możecie też możecie rzucić kartkę. Waszym zadaniem będzie zaznaczać. Przepraszam, zaraz będziecie zaznaczać prawidłowe odpowiedzi. Przy czym, jeżeli może się zdarzyć tak, że będą prawidłowe odpowiedzi 2 albo 3, nie tylko 1. Jeżeli nie zaznaczycie kompletnie całego pytania prawidłowo, zadanie nie będzie policzone, czyli punktów cząstkowych nie będzie. Jeżeli będą 3 do zaznaczenia, zaznaczycie 2, będą niepoliczone punkty. Rozumiemy? Czyli będzie albo 0, albo 1 za prawidłową odpowiedź, pełną prawidłową odpowiedź. Pytań będzie 15. Po teście zbierzemy karteczki. Szanowna komisja konkursowa będzie zliczać punkty, a w tym czasie prosiłabym pierwsze drużyny, czyli te, które zajęły pierwsze miejsce, drugie,
oraz jeżeli zdążymy to trzecie, żeby nam zaprezentowała swoje prace, one już tutaj są. Jeżeli będzie tak, że któraś z drużyn będzie miała tyle samo punktów z pierwszych drużyn, wtedy zrobimy jeszcze dogrywkę. I dogrywka będzie polegała na tym, że drużyny, które będą dogrywać, będą odpowiadać na jedno pytanie. Pani z komisji będzie sprawdzać, czy jest prawidłowo i będzie na tej zasadzie, że która drużyna pierwsza źle odpowie, to będzie odpadała. Rozumiemy? Wszystko jest jasne? Tak? Czy są jakieś pytania? Czy drużyny Stanisławowa nie ma? Czy ja nie wymieniłam? Odniesienie do konkretnej komórki arkusza kalkulacyjnego to adres. Jeżeli w komórce arkusza kalkulacyjnego pojawiają się krzyżyki, oznacza to, że wpisana formuła zawiera błąd. Chwilkę na zastanowienie. A mogę pytanie? Tak, słucham. A jak cztery odpowiedzi mogą być prawidłowe? Pani mówiła o dwóch i trzech. I jeden. I cztery. Jeden i więcej. O, tak może określimy. Ale punkt jest tylko jeden. I trzeba wszystko poprawnie zaznaczyć, żeby było jasne. Zaznacz zdania prawdziwe. Każda tabela w Microsoft Access powinna mieć dokładnie jeden klucz podstawowy. Filtrowanie danych to porządkowanie ich w określonej żądanej kolejności. Wiersz w tabeli w bazie danych nazywany jest relacją. Podstawowym obiektem bazy danych jest tabela. Panów Wołkowicz, to mówię. Dwóch panów, o tym samym nazwisko. Bracia. Czytaj. Zapraszam. Stryjeczny. Jest wasz folder, proszę. Miało. To też będzie strona, tak? Internetowa. Nie wybiera prac przez porównanie. Znaczy, nie porównujemy tych praw, nie wybieramy, która jest najładniejsza, tylko oceniamy każdą pracę tak jakby odrębnie. Stawiamy punkty za określone rzeczy i później sumujemy punkty, nie porównując tych prac jednej do drugiej, tak? W pierwszym etapie. To jest strona HTML utworzona za pomocą programu FrontPage 2007. Wyszło się programu. Prezentacje zostały wykonane w programie Photo Flashmaker Platinum. No i tutaj są prezentacje grzybów w jednym. To zdjęcia z rezerwatu przyrody Jedliny. Jedlina na mapie Polski została wykonana w programie GIF. Ale
A te ścieżki dydaktyczne skąd widzieliście? Każda galeria jest inna. Thank you.
właśnie. Nie słychać nic. Zdjęcia wzięliśmy z godne grafika. On jest komasowiecki i jadolikaj. No i jak powstała się prezentacja? Może się już powoli. Czy już komisja komputerowa jest już? Zobaczyć. Możecie powoli włączyć. Dziękujemy bardzo. Oceniła wasze prace, wyłonił się zwycięzca i drużyna, która zajęła drugie miejsce. O trzecie miejsce będzie w tej chwili dogrywka. Dwie drużyny Zerwo. Zapraszamy drużynę czwartą z Huty Miejskiej i drużynę ze Starej Miedziany. Bardzo dziękuję komisji za pracę intensywną, która spowodowała. No, cieszę się, że możemy się spotkać w takim gronie. W takim gronie kameralnym, że to młodzież jest na pierwszym miejscu, bo jesteście najważniejsi dla nas i chcemy to za każdą podkreślić. Mam nadzieję, że tak się czujecie tutaj, właśnie w tej szkole. Oczywiście wszyscy partnerzy, którzy są przy tym konkursie, są jak najbardziej potrzebni, bo wspierają Was w różnych działaniach i pokazują, jak można podejmować współpracę w różnych obszarach. Moi drodzy, przystąpimy teraz do podziękowań, do wręczania różnych gratulacji, wyróżnień, miejsc. Oczywiście te miejsca są ważne, ale najważniejszą rzeczą, jaka tu się zadziała, jest to, że wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie GIMBI 4, są zwycięzcami. Są dla nas zwycięzcami. Myślę, że tak się powinniśmy wszyscy czuć. To, że 10 drużyn dotarło do finału, tak, no tak jak we wszystkich konkursach, zawodach, no, te miejsca są istotne, ale ważne, że chciało się chcieć waszym opiekunom, nauczycielom. I to jest sukces. Chyba największy. Za organizację tego konkursu serdecznie dziękuję nauczycielom. Nasze szkoły też podają wiele trudu i sił do tego, żeby ten konkurs miał taki wymiar bardziej młodzieżowy i był skierowany do nas. Myślę, że kolejna edycja będzie przykładem na to, że warto ten konkurs na młodzieży organizować i warto tę współpracę podejmować. Bardzo bym prosił pana starostę Krzysztofa Obrzeckiego o podsumowanie konkursu na zakończenie i wspólnie wręczenie podziękowań wszystkim, którzy w tym konkursie wzięli udział. Bardzo proszę pana starostę o słowo do nas. Ja cieszę się, że ten przedmiot, ta dziedzina wiedzy was interesuje, że się rozwijacie w tym kierunku, bo to jest kierunek bardzo ważny dla nas wszystkich, dla mieszkańców naszego pokolenia również, bo to jest kierunek, w którym my chcielibyśmy, żebyście byli jak najlepiej wykształceni. To, co dzisiaj tutaj pokazaliście, to jest bardzo dobry krok w dobrą stronę. A również chcę was zachęcić do tego, że właśnie jest to miejsce, gdzie możecie tą naukę kontynuować. Na początku mieliście takie bardzo miłe wystąpienie osoby, która przekazała nagrodę pewnej firmy, która pokazała, że to, co się uczy, co się wykłada w tej szkole, tak, jeżeli jako uczniowie przyjmiecie, to możecie to już wykorzystać w bardzo ciekawy sposób. To jest tylko pewna część możliwości wykorzystania tego, co w tej szkole możecie się dowiedzieć. Ja życzę wam, żebyście podjęli słuszną decyzję już niedługo, bo jak na tej liście będziecie podejmować decyzję co do kształcenia, wyboru kierunku kształcenia na przyszłość. Szczerze zachęcam was do kierunków zawodowych. To jest obszar, w
którym naprawdę możecie osiągnąć sukces. Tą decyzję podejmiecie sami, przedyskutujecie ją zapewne z rodzicami, ale zastanówcie się również nad tą placówką, że tutaj możecie się nauczyć czegoś, co nie we wszystkich szkołach jest w taki sposób wykładane, ta szkoła wykłada coś więcej. Myślę, że zapoznacie się, bo 18 kwietnia będą 18 kwietnia będą targi szkół ponadgimnazjalnych, tym razem organizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tam wszystkie nasze placówki oświatowe się zaprezentują. Ale myślę, że z taką dużą przychylnością spojrzycie na tą placówkę, bo zobaczyliście poza takim pięknym szyldem, co jest w środku w tej szkole, czego się uczycie. Tak? Myślę, że to jest dobre, że tak dużo osób w takim konkursie uczestniczy. Ja powiem, podziękowania tutaj płynęły ze strony pana dyrektora, również z mojej. Podziękowania dla wszystkich osób, które tam w gimnazjum gdzieś zachęcały do tego, żeby ci uczniowie w tym konkursie wzięli udział. Dla państwa bardzo serdeczne podziękowania, podziękowania dla nauczycieli. I myślę, że tak, nie będziemy już dłużej przedłużać, tak? Wyczekacie na to, kto wygra, panie dyrektorze. Zanim to zastąpi, tak? To na sam koniec. Jednak młodzież musi chwilę poczekać.
podziękowania dla grupa sponsora 4. Wydarzenia konkursu Stowarzyszenia podziękowania dla Firmy Plus, sponsora 4. Wydarzenia konkursu Wystarczy mailem, panie dyrektorze, sobie wydrukuję. Nie, one są... Już uzgodniłem nawet, że logo będzie wymienione. No właśnie, bo być może... Bo tam pani dyrektor zasłania troszeczkę, tak. Ale jak... A to celowo? Aha, rozumiem. Ale ja się nie gniewam. Nie, dlatego będzie zmieniony. Miałem pretekst, żeby o tym powiedzieć. Na wszystkich podziękowaniach jest prawidłowe. Na wszystkich dyplomatów wszędzie jest takie... Telewizja jest? Tak. Telewizja? Jest TV? Jest TV? Jest. O, muszę aż zobaczyć. Jest. Nie, ale to trzeba podkreślić, ponieważ nie tylko ten konkurs, ale też inne są pod tym patronem. Tak, bo właściciel, co słychać, był nauczycielem 20 lat. No może dlatego rozumiem, teraz jest co widać. A teraz jest co widać. A teraz widać, tak. Nie, ale panie rektorze, pamięta pan naszą rozmowę, że mówimy, tworzy pan telewizję. Powiedzieliśmy wspólnie, co widać w Wisku i okolicy. To się nieoficjalnie tak nazywa. Nieoficjalnie, oczywiście. Moi drodzy, oczywiście część taka najważniejsza, która jest taką finałem. Finału, leczenie nagry głównej. Bardzo dobrze, wiesz, tak, na końcu. Na razie filmuję, a później sam się spodziewam. No dobrze, moi drodzy, wyniki już są, tak? Pani dyrektor, poproszę o głos. Wyróżnienie jest 3, tak? Chciałam tylko podkreślić jedną rzecz tutaj w imieniu komisji konkursowej. Okazało się, że bardzo dobrze komisja konkursowa pracowała, oceniając pierwszy etap, bo wynik pierwszego etapu pokrył się idealnie z punktacją, którą uczniowie osiągnęli tutaj w czasie testu z pytaniami. W związku z tym rzeczywiście i praca, wasza włożona w pracę, wykonane przecież wcześniej, i to, co tutaj osiągnęliście, pokryło się. W związku z powyższym, zapraszamy po odbiór wyróżnienia Filipa Kraszewskiego i Krzysztofa Kosiewicza z Gimnazjum Kłodziemińskiej. Yeah.
powiem. Trzecie. Mateusz Bołkowicz, Michał Bołkowicz, gimnazjum Starej Niedziałce. Nagrodą za trzecie miejsce są mistrzostwa klasy dla mężczyzn. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gratuluję. Co do mechaniki się? Pan dyrektor chciał zapytać. Tak, ale to już pan starosta zapytał. Uwaga, miejsce drugie. Damian Szubiński, Tomasz Michalski, gimnazjum numer 1 w Mińsku Mazowieckim. Co jest nagrodą? Słuchawki, tak? Tak, są tak. Damian? Proszę bardzo. Tomaszu, bardzo serdecznie gratuluję. Gratulujemy. Służyło. Tak, zrobimy sobie zdjęcie później wspólne. Wszyscy tak, tak. I miejsce pierwsze. Nagrodą za pierwsze miejsce jest tablet. Dla każdego uczestnika pierwszego miejsca jest ten tablet, zasponsorowany przez firmę Elif, Maty, firmę Luz. A miejsce pierwsze przypadło Karolowi Gugale i Bartoszowi Woźniakowskiemu, gimnazjum w Zamieniu. Się kojarzy tylko. Tak, ale to jest dla uczniów tej szkoły. I ten turniej będzie rozgrywany w poniedziałek i wtorek. FIFA będzie tutaj na tym ekranie, natomiast CS będzie drużynowo w drugiej sali multimedialnej komputerowej i też na ekranie. Jak nie wiem, czy oglądaliście targi, międzynarodowe targi w Hanowerze, CEBIT, na których byliśmy w tym roku jako szkoła, w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży.
Mieliśmy okazję już w tych targach telekomunikacyjnych. Były tam mistrzostwa świata, ja nie pamiętam w jakiej grze. Proszę mnie chronić na kawałki, nie pamiętam. Mistrzostwa świata rozgrywane pomiędzy różną amerykańską a japońską. Byliśmy uczestnikami tej rozgrywki. Taka ciekawostka. Natomiast no my robimy to na naszym gruncie od jakiegoś dłuższego czasu. Tutaj pan Rafał Świderski się zajmuje się nauczyciel bezpośrednio wspólnie z uczniami. I za chwilę właśnie po naszym już zakończeniu będzie przygotowana sala do tych rozgrywek. Także zapraszamy was do takiego udziału też nie tylko w procesie dydaktycznym, ale też i różnych innych ciekawych propozycjach, które mamy na naszej kursie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję opiekunom, dziękuję nauczycielom, uczniom gimnazjum, dziękuję nauczycielom naszej szkoły, sponsorom, którzy po raz kolejny zdecydowali się nam pomóc. Pomóc ten proces, myślę, że bardzo ważny. Panu staroście za objęcie patronatem, pisaniu zarządowi powiatu miejskiego i TV i tygodnikowi. CSTV. CSTV. Bardzo dziękuję serdecznie i zapraszamy do wspólnego zdjęcia, a ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym, więc życzę wam i życzymy wszystkiego dobrego na święta Wielkiej Nocy dla was i dla waszych rodzin. I do zobaczenia przy następnym konkursie. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników i opiekunów. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Słychać TV.